Cześć, siemanko, guten morgen. Boron wita was w niedzielny popołudniu już w sumie. Dzisiaj chciałbym zabrać was w miejsce, gdzie znajduje się według chyba niektórych źródeł, nie wiem, szukałem, grzebałem i nie mogłem dogrzebać. Największą dziurę w Europie wam pokażę dzisiaj. Wycieczka będzie miała 243 km, a już się pomyliłem, więc będzie miała więcej. Bo chcę zahaczyć jeszcze jeden punkt, ale to pewnie pokażę wam w innym odcinku. A dzisiaj śniadaniowo, bo niestety Woron sobotę przeleżał, brzuch się rozpierdzielił, ale co poradzić, takie choróbstwo. I dzisiaj ryzykownie jadę tak daleko, zobaczymy kiedy będzie kryzys, no i zobaczymy tą dziurę. Bo ciekawostką jest to, że wychodzi na to, że ta dziura jest większa od mojego Zamościa. Także jedziemy dalej. No i witamy was na 96 km. Trochę jest ciepło. Dobrze mam wodę, to się trochę umyłem. Ciekawe doświadczenie, bo sprawdziłem pogodę u siebie, a nie w punkcie docelowym. U mnie miało być dzisiaj max 22 stopnie, więc wziąłem sobie długą bluzę w razie powrotu. Nie wziąłem sobie koszulki krótkiej, a tu jest kuźwa 29 stopni. Co nowe doświadczenie daje mi do analizy. Kiedyś w komentarzu ktoś zapytał mnie, jeśli chodzi o histaminę, o termikę ciała. I tu mogę się pochwalić, bo po 2 latach ta termika naprawdę jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o mnie, bo jadę w takim upale w bluzie z długim rękawem i nie gotuję się, a to już dużo mówi. To, że trochę tam potasu się wypociło, to nic nowego, nic ciekawe. Moja fryzura, no nic, trudno. Napijemy się kolki, ugotowała się trochę w kuferku z tyłu i lecimy dalej. Zostało mi chyba 14 czy 15 km do tej największej dziury i tutaj takie, jak na początku powiedziałem, różne zbieżności są, sprzeczności. Dziura będzie miała w tym momencie około 45 km kwadratowych. Zamość, moje ukochane miasto, ma 30 km kwadratowych. To mówi już samo za siebie, że miasto prawie 60-tysięczne jest mniejsze od tej dziurki. A o głębokości powiemy sobie za chwilę, w sumie na miejscu. Zobaczycie, jak tam jest fajnie. I są mega fajne kopareczki, największe chyba na świecie. To zweryfikujemy. Prawie są to po szosie. Tak pokazuje na zegarze, jak trzeba jechać. Dobra, wjeżdżamy na pierwszy punkt. Znaczy pierwszy, tych punktów jest dużo do oglądania. Ale wyjdziemy sobie. Tu mamy jakieś tablice informacyjne odnośnie tutaj kopareczek. Tu mamy taką jedną. Tu mamy coś tam o rezerwacie, o jakieś tam, patrzcie, jakieś tam jelonki.
Co to? Gozy jakieś. Aha, tutaj jakieś info, ile taka kopareczka ma przerobu. Tu mamy mapkę. Tu mamy mapeczkę, jak to, jakie to duże. My są tu. Pojedziemy jeszcze tu, bo tu jest fajne miejsce. Tam są leżaki, można się poopalać. No i ta kopareczka. Intagebau Hambach Arbeiten die größten Bagger der Welt, czyli największa kopareczka na świecie tu sobie pracuje. Tu jest właśnie ona. 220 metrów długości i 96 metrów wysokości. Ciekawe, która to. Chyba tamta na dole. Dobra, idziemy tam. I pomyślę, że tutaj taki cały zamość można wpakować i go nie będzie widać nawet, bo będzie mniejszy od tej dziurki. Robi wrażenie. Dobra, jesteśmy na plaży. Zapomniałem powiedzieć, że najniższy punkt tej dziurki to jest 290 metrów chyba, 299. I dla porównania tu znalazłem kontener. Pojadę jeszcze dalej, może będzie jeszcze jeden. Dla porównania, jak to wygląda tam w tamtej skali, a jak jeden do jednego. Tu są ciągniki, myślałem, że kontener. Także powiem wam, że robi to robotę, robi wrażenie. Kopią i mamy prąd z tego. Ekologicznie. A co? Dziura w ziemi. Nic. Jadę do drugiego miejsca. Mam nadzieję, że uda mi się tam dojechać. W miarę szybko, bo jest godzina przeszła. Parę minut po 17. 140 km do domu. A o 4 trzeba wstać do pracy, więc dzisiaj jest ciekawy dzień. Ze względu na brzuch już trochę nam tutaj szwankuje. Ale dobra. Dam wam znać już na koniec, czy ile kilometrów wyszło i jaki czas. A o tym drugim miejscu zobaczycie w drugim filmie. Jak uda mi się tam coś tam nagrać. Zdjęcia jakieś mam stare z tego miejsca. Ze środka, więc będzie ciekawie. Też będzie robiło wrażenie. W pewnym momencie był to największy budynek na świecie, także może być też równie atrakcyjna jak ta dziura. Na razie ichło. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.